Wybraliśmy do tego spotkania młodzież klas gimnazjalnych, klas trzecich ze szkół, z gimnazjów na terenach gminy Nowa Wieś. Są tu Rytkowice, jest Nowa Wieś również z Nowej Świgi, z gimnazjum. Tak, dobraliśmy młodzież, aby właśnie te osoby, które najczęściej zamieszkują w terenach przyleśnych, żeby właśnie im wytłumaczyć, jak ważne jest prawo w lesie, jak ważne jest przestrzeganie tego prawa, a jak wpływają naruszenie tego prawa na chociażby środowisko, na zwierzęta, które w lesie żyją, na cały ekosystem, który tutaj funkcjonuje. Spotkanie odbywa się w ramach programu porozumienia, jaki został podpisany przez Komendę Wojewódzką w Gdańsku razem z nadleśnictwem, właśnie z Lasami Państwowymi na terenie województwa pomorskiego. Spotkania są organizowane właśnie wspólnie z leśnikami i policjantami. My przedstawiamy tą stronę karną, odpowiedzialności karnej za czyny karalne, jak wjazd do lasu na kładach, czy też palenie ognisk w lesie przez młodzież. Natomiast leśnicy opowiadają już o tych sprawach związanych bardziej z nimi, czyli ze środowiskiem, ze zwierzętami, jak należy zachować się w lesie. Mamy nadzieję, że te spotkania, które rozpoczęły się, ta kampania społeczna właśnie o prawie w lesie, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zwierząt, jak również samych ludzi, którzy korzystają z terenów leśnych, tak aby ten czas wolny, spędzony na świeżym powietrzu był bezpieczny, bez pożarów, bez jakichś sytuacji zagrażających naszemu życiu czy zdrowiu. Zgodnie z artykułem 160, który mówi o zakazie wjazdu pojazdów mechanicznych do lasu, tak samo kłady, jak i samochody, jest to mandat w wysokości do 500 zł lub ewentualnie wniosek do sądu. W przypadku nieletnich jest to sprawa w sądzie rodzinnym, także naprawdę nie warto. Warto ten pojazd natomiast zostawić, jakikolwiek by nie był mechaniczny, przed lasem i korzystać ze środowiska i ze świeżego powietrza na piechotę. Dzisiejszy cel tego spotkania to jest takie wspólne działanie policji i leśników celem przybliżenia zachowań się młodzieży, a szczególnie gimnazjalistów. Tutaj żeśmy zaprosili gimnazjalistów, żeby zapoznali się z przepisami, które obowiązują w lasach, wchodząc do lasu. Jakie z tego później wynikają też konsekwencje nieprzestrzegania tych przepisów. Nie zaśmiecać, nie rozpalać ognisk, nie wchodzić w miejsca, które są określone jakimiś zakazami wstępu. Zakaz kłusowania, zakaz niszczenia, także tych zakazów w lesie, zakaz prowadzenia psów bez kagańców. Także tutaj tych zakazów jest dość sporo. No, Nadleśnictwo Lęborg sprawujemy nadzór taki na powierzchni około 19 tysięcy hektarów. Zaczyna się to wszystko od Morza Bałtyckiego i kończy się za Lęborkiem. Także obszar jest naprawdę duży, a powierzchniowo to jest 52 tysiące kilometrów kwadratowych. Działania, które są prowadzone, bo one są już prowadzone od paru dobrych lat, to skutek dają naprawdę bardzo pozytywny. No, patrzę tutaj na te wszystkie akcje, sprzątanie świata, sprzątanie ziemi. Młodzież nie śmieci dzisiaj. Przeczuwam, że ta starsza generacja, nadal jeszcze wychowywana w dawnych czasach, się tak zachowuje. Młodzież naprawdę już dzisiaj robi po sobie porządek.